Halo, halo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Europa Universalis 4 i naszej wszechpotężnej Danii. I tak, otóż będziemy dzisiaj kontynuować wojnę z Moskwą, która na chwilę obecną jest niby zwycięża, na chwilę obecną niby zwyciężamy w tej wojnie, ale jak wiadomo, tu wszystko może się zmienić w ciągu najbliższych 5 minut, więc no, odpozujmy grę i ruszajmy na podbój wszechświata. Przepraszam za mały kaszelek, ale jeszcze je się nie, do końca nie wyleczyłem. No i tak otóż to niestety wygląda. Dobra, idziemy odbić Nowogród i tak w międzyczasie może zaproponujemy pomału zaproponujemy kurde, moje kadełko. Zrzucenie na przykład prowincji należące do Nowogrodu, bo w sumie o to tu walczymy przede wszystkim. Turn. Tego już nie oddadzą. Chciałem jeszcze na przykład tą jedną prowincję, żeby móc się do Mołdawii dostać, więc tak to widzę, że tak to chciałbym zabrać. Miejmy nadzieję, że to się uda. Jak się nie uda, to będzie troszkę smutek. Trochę mnie niepokoi ją Czechy. Mam nadzieję, że się nie wycofają z wojny zbyt szybko, bo widziałem, że boty mają ostatnio w tendencji coś, żeby się wycofywać w trakcie wojny, bo no nie wiem dlaczego, ale no ostatnio lubią takie rzeczy dziwne porobić. Miejmy nadzieję, że tym razem nas nie zdradzą i będą walczyć do samego końca. Teraz tak, gdzie są Czechy? Czeskie wojsko. Tu jest część i tu jest część. Bez Czechów raczej dalej więcej nie wygram, więc muszą Czesi zostać. Bo staramy się odbić ich prowincję, to jest Bratisława chyba, czyli to chyba ich stolica, z tego co mi się orientuję. O, dobra, już po wojnie. Już podpisali pokój, już podpisali, już stchórzyli. No dobra, skoro stchórzyli, to my musimy też stchórzyć i też podpisać pokój. Jak to wygląda? 46, 48. Czyli w sumie tak to by było. No może jeszcze chwilę powalczymy, może się uda odbić coś, może coś tam się uda jeszcze czmychnąć, miejmy nadzieję, ale jak widzicie, jest nie za ciekawie, bo już się robią schody, już widać, Czechy stchórzyły i muszę niestety walczyć sam. No i tak to już w życiu bywa. Co ja teraz, biedny, pocznę? Odbiję, może uda mi się odbić, jeżeli się uda odbić stolicę Nowogrodu, to wtedy będę już na zwycięskiej pozycji, ale jeżeli się nie uda, to trochę lipa, ale dobra. Gdzie oni idą? No w Żytomierzu to my nie możemy walczyć, bo będą minusy dla nas. W sumie oni po prostu mają mocniejszą armię, więc po prostu jest tam to nie na rękę, żeby walczyć w Żytomierzu. Dobra, lecimy po prostu do stolicy Nowogrodu, odbijamy ją i wtedy spróbujemy jakąś większą bitwę rozpętać z Moskalami i wtedy zobaczymy. No co? Straciłem trochę niepotrzebnie czasu, żeby biec odbijać czeską prowincję, bo równie dobrze mogłem pobiec z tymi 20 tysiącami na północ i wyrżnąć ich 20 tysięcy, no bo bym zdążył ich złapać, a teraz tak trochę Lipton. O, widzę, że tutaj chyba chcą się wbijać we mnie konkretnie. No i widzę, tak trochę się na dwa razy to wszystko potoczyło. Dlaczego aż tak dostałem w pierdziel? No bez przesady, mają lekko więcej morali niż ja. Natomiast pocisnęli moją armię jakby, nie wiem, jak byłoby z papieru. No dobra, odbijamy Sorokę, bo tak to się chyba nazywa. I kończymy tą cholerną wojnę, no bo mi się manpower kończy. Im też, ale oni tam sobie pojadą na minusach i ich to tam nie będzie ruszać. Nie? Natomiast to bardzo będzie boleć. Może uda się jeszcze jedną prowincję wziąć. Może. Jak się nie uda. Ale ja bym na przykład wziął coś. Przytki Psków. Nie. Ja wziął hajsy. Tak troszkę hajsów. O, na przykład. To niby się uda. Dobra, to podpisujemy. Dobra, nie jest źle. Nie jest źle. Troszkę dostali w dupcie. Całe szczęście, no bo trochę potęga ruska już no, daje się we znaki. Nie wiem skąd oni mają tyle wojska, ale całe szczęście nie powstanie Rosja. No bo nie ma prawa powstać. No,
No, tak i tak ma być. Spłaćmy pożyczkę. Przestańmy opłacać wojsko. Wszelakie wojsko. Przestańmy opłacać forty. I wracajmy swoimi chłopaczkami do domu. Po zasłużonej, zwycięskiej wojnie, ledwo, ledwo, ale możemy wrócić. Możemy wreszcie wrócić. Separatyści z Kijowa. Dobra, czyli tu musimy jeszcze zbudować spy network i zadeklarować im w najbliższym czasie wojnę. Może się uda, może się nie uda, ale miejmy nadzieję, że się jednak uda. Czy w razie czego wojny Moskwa przyjdzie, Austria niekoniecznie. Smutne. No dobra, no życie. Tu jest mało wiele ogarnięte, musimy troszkę wojsko, nie, wojsko troszkę jest opłacane, więc spoko, luz. Będą się regenerować z czasem. To jest szczęście dość jeszcze się trzymam. Teraz tak, jestem zacofany pod względem dyplomatycznym, więc chyba wezmę jednak punkciki. Jak tam instytucje? Kolonializm dopiero wkracza. No dobra, skoro wkracza, to niech wkracza, no bo czas najwyższy. Długo wejdzie nowa instytucja. To się nazywa nurt. O, nurty. To chyba były nurty, więc niedługo wejdzie nowy, więc czas najwyższy, żeby chyba no wprowadzić ten kolonializm w moim państwie, no bo ile można czekać? Troszkę to boli. Bo jednak plus 40 pracy, no to jest od cholery punktów. 1388 mogę trzymać. No niby dużo mogę przytrzymywać, no ale to i tak jest nie bardzo opłacalne. Zregenerujemy wojsko. Pyk. Moskwa już troszkę przyhamowała rozwój na zachód, całe szczęście. Tu widzę most Ottomani, za wszelką cenę chcą wpiedzielić Bośnię i Serbię. No ale skoro chcą, to niech jedzą na całym, nie mogę im zabronić, no bo oni jestem w stanie. Wyprzedzają mnie technologicznie aż o dwa poziomy, tak? Bo mają 11, ja mam 9 raptem. Papal z papiestwo, pyk. Teraz tak, już tam mnie Czesi nie głosują, niestety. Pro Relation, może to po coś pomoże. Co wątpię. Teraz tak, bunty. Norwegia. A, bo miałem wysłać 2000 wojsk na wyspy, żeby odbić, no właśnie, te wyspy. Dobrze mi się pokazał ten komunikat, bym zapomniał. Jakby tu Norwegia ogłosiła niepodległość, lepiej byłaby lipa. No i byłaby konkretna lipa. Dobra, wyładujmy te 2000. W sumie w Szkocji byśmy mogli się bić. Tak, tu gadu gadka, ale Szkocja to tak dość... Nie byłby głupi pomysł nawet, bo wiecie, Szkocja tutaj później do Anglii się dostać byłoby bardzo easy. Mam nadzieję, że Anglia jest dość bogata. Denmark, opinion Papa State, dobrze. Sami też mogę poprawić stosunki, a co mi tam? Pyk, fabrykujmy, klejmy. Przepraszam za mój głos, no ale dzisiaj no tak wyszło, że mam jeszcze chrypkę, troszkę kaszlu i tak, o niestety, no co ja poradzę, no co ja mogę. Austria walczy z Francją, dobrze. Bardzo dobrze, teraz tak, sprawdźmy kto jest u nich elektorem. O, ktoś z kim, kogo mogę podbić? Teraz Austria nie przyjdzie. Dobra, przyjdzie, ale już coraz mniej jej się to podoba. Brema, Hamburg. Moglibyśmy się wbić. Nie byłoby to takie złe. Przemyśl. Mam misję na podbicie Przemyśla.
Kurczę, pójdź spy network, może się uda. Może się uda wbić się w cesarstwo wreszcie i wtedy kawałek chociaż cesarstwa zjemy. No bo... No to jest Lubeka, no Lubece przydałoby się zabrać ten cholerny... nie obóz, tylko to się nazywa... No zapomniałem, no ten punkt główny szlak handlowy, no co to jest? Zapomniałem nazwę. Biada mi. No trudno, no nieważne. Tak czy siak jest to ten główny punkt handlowy. Dobra, przypadek jeszcze włączyłem coś. Dobra, jak tam z tymi instytucjami? Mam dopiero dwie prowincje z 98, wow! No, pomału tam chodzi, no. Tyk, tutaj plus 2,8, stabilność. No dobra, niech inflacja sobie rośnie. Zaraz to ładnie obniżymy. No bo w sumie mam punktów dużo, więc mogę sobie obniżyć. Teraz tak, hajsy troszkę więcej na wojsko. I byśmy mogli zaraz przemaszerować gdzieś. O ile zaraz Austria nie przestanie walczyć z Francją. Pytanie, kto kogo zaatakował? Francja zaatakowała. Więc myślę, że wygrają to Francuzi. Więc przydałoby się to jednak Lubekę pocisnąć, póki jest okazja, właśnie. Więc co, biegniemy tu, trzema armiami i będziemy napierdzielać w Hamburg. Czy ktoś jest w stanie mi pomóc w tej wojnie? Nie bardzo. Show super i coś tam. A to jest handlowa, dobra, to nieważne. Tu sfabrykujemy roszczenia. Hamburg. Z Hamburgiem też będziemy walczyć, więc Hamburg też zabierzemy. Bo to jest też od naszego głównego handlu, tak? Z którego najwięcej hajsu czerpiemy. Więc no, będzie myślę dość spoko wojna. Mam nadzieję, że Austria nie przyjdzie nagle i nie będzie walczyć. No bo byłoby to bardzo smutne. Pyk, pyk. I zabijamy Lubekę. No, gryzamy się, wbijamy. Trochę statków potraciłem, no życie, zapomniałem je schować. Go at home at war. Samowy. Uciekajcie. Bez sensu, byście walczyli bez potrzeby. Okej. Okay. Patrzcie, przypłynęli specjalnie, żeby pocisnąć moje 2000 żołnierzy. No co za tupet. Z kim walczymy? Tutaj plus Brema. Dobra. Austria powinna się dość wykrwawić na tej wojnie, więc chyba nie przyjdzie. Miejmy nadzieję, no bo nie byłoby mi to na rękę. Kategorycznie. Zabraniam im przyjścia na tą wojnę. Hamburgowi trzeba zabrać przede wszystkim tą prowincję, no bo jest niepotrzebna. Troszkę się tam ludzie pogniewają, ale mają bardzo dużo pieniędzy, więc no... Przydałoby się to zabrać. To samo Brema. Brema chyba ma też tutaj jakieś ośrodki, na dwa, więc tą Bremę też trzeba by zabrać. Czy możecie tu iść? Nie, ale mógłbym na przykład załatwić przemarsz przez Verden. I wtedy pójść na piechotę, zaraz po tym jak zajmiemy ich fort. No. Więc ta wojna musi być szybka i bolesna. I musimy zdobyć przede wszystkim cztery prowincje. Tą i te dwie. Ty cały handel, który tutaj jest, pięknie, duński handel, czy też handel Lubeki będzie należał tylko i wyłącznie do mnie. Tak, będę posiadał cztery ośrodki. Dodatkowo, w sumie trzy ośrodki i jeden taki zbiegający. Nie, tu też jest ośrodek chyba. O, coś tam, jakieś tam bonusy są. Więc i tutaj też byłoby spoko. Austria walczy dalej z Francją i Szwajcarią. Więc no, chyba tu nie przyjdzie na wojnę przeciwko mnie. No bo, no nie wiem, no bez przesady. Aż tyle wojska chyba nie posiadają, żeby
walczyć na pięciu frontach jednocześnie. Moskiewskie bunty chcą się powstać. Oczywiście nie możemy na to pozwolić i nie możemy nawracać ich. Nie czas na buntowników. Dobra. Pięknie. Jakieś tam małe potyczki widzę na morzu są. Na wyspę próbują mi się dostać. No dobra, niech tam się, niech próbują. My zaraz tutaj ruszymy dalej na zachód. I komu szli upaść wreszcie fort. Lubeki, Lubeko, upadaj. Pomału sobie upadaj. No ile można czekać? Co to jest? Stabilność, technologii, koszt, musi nawet stręcz. Życie. No jeszcze nie może upaść na halo, Lubeka. Pomorze trochę się pogniewa, ale pomorze tak akurat nas nie obchodzi. Dobra, zwycięska bitwa. Easy peasy. O, o. Jeszcze na złość musiał władca zejść, no bo oczywiście nie mógł posiedzieć jeszcze na tym tronie trochę. No dobra. Życie. Teraz są im 3-0-3. No władca też imbecyl, no ale dobra. Pod względem dyplomatycznym to moi władcy nie są zbyt mądrzy, ale za to następca będzie bardzo dobry pod względem dyplomatycznym, za to trochę gorzej pod pozostałymi względami. Teraz tak, Hamburg. Hamburg już może się w sumie kapitulować. Tyk. ASC, punkty. Zabrałem, zabrałem. Narodowić. I wprowadzić. Tyk. Teraz mam za dużo punktów aż. Już to wydajemy. Halo, halo. Dobra, 11 militarny wbity, pięknie, mogę wziąć kolejną ideę, ta to będzie idea administracyjna, z tego co mi się pamiętam, to się brało zazwyczaj tą, bo będzie tańsze korowanie, pięknie i teraz jeszcze mogę wziąć, wyłączyć forty, no bo stać mnie, w sumie nie stać mnie w sumie na utrzymanie tego wszystkiego, aż tak, mógłbym też coś, zaraz co tam się dzieje jeszcze, kontrreformacja, to niekoniecznie. Dobra, i mógłbym jeszcze przestać opłacać w sumie na chwilę obecną statki, żeby no trochę hajsów jednak mieć. Dobra, to wszystko na razie jest mało wiele ogarnięte, no i mi się podoba. Dobra, tu jest wszystko dobrze. Pyk, wracamy do siebie. Moskiewskie bundy coraz bardziej chcą wybuchać. Worek za już na czas boostować troszkę stabilność, niestety. Już punktów nie mam, ale coś, życie. Teraz tak, czy wasza wasalizacja? Nie, nie mogę was wasalizować. To teraz tak, czy jakbym zabrał te dwie prowincje, to czy dużo państw by się rozgniewało? Bardzo dużo by się rozgniewało. Teraz też by się dużo rozgniewało, więc... Morał jest tego taki, że chyba was zostawię. Zabiorę to. Bo nie, w sumie od was pieniążki wezmę, no bo bez przesady. I war reparation plus jakieś tam, nie wiem w sumie co. Jak mam z stosunkami słabo wyglądam, więc jeszcze ewentualnie entry variety. O, żeby prestiż sobie nabić. Nie, no prestiż mam dużo, więc bez sensu przedłużać wojnę aż tak. Więc w sumie... O, w ten sposób zrobimy i tyle. No, to mi się podoba. Teraz tak, możemy pójść w sumie tutaj już trzeba biec, no bo zaraz wybuchną tam bunty. 7800 na minusie jesteśmy z ludźmi, nie jest źle. Podolia już się wybuchła. Trzeba fort uruchomić, bo zaraz tam będą biec do Halicza pewnie, no bo jakby inaczej. Pyk.
Mogę Czechów zawołać do wojny. No niekoniecznie. Dobra, pyk. Hajsy. War reparation. No i w sumie co? No i tyle. O, wy z racji, że jesteście wygnani, to możecie od razu iść tam na wschód. A z wami... Ja bym to jeszcze wziął. Za bardzo mam punktów, aż tyle. Dobra, gdybyśmy je przegięli czasem i po prostu tak weźmiemy i tyle. Okej, okej, wszystko jest mało, wiele pod kontrolą. Pięknie, mi się to nawet podoba. Jak mam z hajsami plus 5 dukatów. No. Teraz mogę sobie spokojnie zamienić wojska. Pyk. Pyk. Okej. O, dostaliśmy w pierdzie pod Podolią. Super, brawo, brawo. No w sumie nie dziwię się, no bo ich wysłałem na śmierć. Bo oczywiście zapomniałem. No bo po prostu zmieniłem im jednostki, a oni się wybili na połowie moralów pewnie i... No wynik był taki, jedno to było do przewidzenia w sumie. Teraz tak, tu od nich nawrócić trzeba. Ich, tego nie trzeba nawrócić. Okej. Nowogród. Jeszcze jest co zabrać dla Nowogrodu, więc jeszcze będziemy Nowogród karmić, więc jeszcze go nie anektujemy. Nie się go zanektuje. National Unrest czy 10 Prestige, no trudno. Skończył się truce z wami. Dobrze. Mogę zbudować Spy Network w międzyczasie. I myślę, że będziemy pomału kończyć kolejny odcinek, no bo już patrzę, że timingowo czas najwyższy go niestety ukończyć, więc moi drodzy, to jest chyba dziś, to jest piątkowy odcinek, no dobra, więc co, no po prostu się pożegnajmy i do zobaczenia przy okazji kolejnego materiału. Trzymajcie się, pa pa!